Cześć, witajcie panowie na moim kanale. Nowe tło, mam nadzieję, że wam się podoba, a jednocześnie nawiązuje do pielęgnacji, ponieważ dzisiaj porozmawiamy sobie o mikrodermabrazji od marki Skinlovers. Przede wszystkim opowiem wam, jak działa mikrodermabrazja, jakie efekty może się uzyskać, a co najważniejsze, jak korzystać z tego urządzenia, ponieważ niejednokrotnie dostawałam pytania, czy pokażę wam jeszcze mikrodermabrazję. Jak najbardziej wrócimy do tego tematu i jednocześnie przygotuję was do tego zabiegu. I co ważne, w kolejnym odcinku będzie również pielęgnacja, jak ukoić skórę po takim zabiegu, jak nakładać produkty pielęgnacyjne, z jakich korzystać składników aktywnych i co bardzo ważne, dzisiaj wam przede wszystkim podpowiem, jak skutecznie oczyścić poszczególne partie twarzy i jednocześnie naprawdę wygładzić skórę pod idealny makijaż, a jednocześnie będziecie miały cudownie oczyszczoną skórę twarzy. Skutecznie, ale delikatnie. Także wszystko w dzisiejszym odcinku, koniecznie subskrybujcie kanał i wpadajcie na Instagram. Mikrodermabrazja wykonywana w domu daje identyczne efekty co w salonie kosmetycznym, natomiast pamiętajcie o tym, żeby przygotować odpowiednie skóry, dlatego też wykonujemy na początku demakijaż za pomocą olejków, następnie sięgamy po pianki żele, więc pojawia się oczyszczanie, a następnie pozostawiamy skórę suchą. Nie nakładamy ani toniku, ani kremu, ani serum, ani esencji. Skóra ma być sucha, następnie korzystamy z urządzenia, wybierając odpowiednie końcówki. I oczywiście każda końcówka jest odpowiedzialna za określoną funkcję, o której wam za chwilkę opowiem. Natomiast pamiętajcie o tym, że one będą wam bardzo pomagać w tym, aby oczyścić konkretne partie naszej skóry twarzy, więc będziemy po kolei po nie sięgać i pokażę wam, jak z nich korzystać, ponieważ są mniejsze, większe. Dzięki temu dotrzecie w określony obszar waszej skóry. Pamiętajcie, aby zabiegi skóry dopasowywać do konkretnych jej potrzeb, a jednocześnie to ona właśnie jest wyznacznikiem tego, czy możecie z danego zabiegu skorzystać, więc jeżeli borykacie się przede wszystkim z przetłuszczającą skórą twarzy, z zaskórnikami, chcecie oczyścić ją dogłębnie, a jednocześnie nie macie na przykład skóry wrażliwej, nie borykacie się ze stanami zapalnymi i nie macie cery naczynkowej, jak najbardziej można korzystać z mikrodermabrazji, także przechodzimy do zabiegu. Na początku sięgniemy po najmniejszą końcówkę, która jednocześnie ułatwia nam dostęp do mniejszych obszarów i trudno dostępnych, takie jak na przykład skrzydełka nosa, czy też jednocześnie pory przy nosie. To są obszary, które bardzo ładnie oczyści z zaskórników i wągrów, więc włączamy urządzenie i wybieramy jeden z trzech trybów: soft, normal i strong, i będziemy oczyszczać skórę twarzy w okolicach nosa. I zobaczcie, po prostu wystarczy przyłożyć urządzenie i oczyścić skórę. Tutaj nie potrzebujemy wody, nie musimy pryskać buzi tonikiem czy nakładać jakiegokolwiek kosmetyku. Skóra powinna być sucha. Zaczerwienienie absolutnie jest normalne w obszarach, gdzie wykonywany był zabieg mikrodermabrazji, to jest oczyszczanie, delikatne złuszczanie i jak w przypadku stosowania peelingu pojawia się zaczerwienienie. Średnia końcówka pozwoli wam przede wszystkim zniwelować zaskórniki, oczyścić pory i jednocześnie pomoże osobom, które borykają się z trądzikiem. Pamiętajcie, aby unikać mikrodermabrazji, kiedy pojawiają się stany zapalne, ewentualnie mamy na przykład ranki. Więc tutaj omijamy ten obszar, ale jednocześnie ten, który jest wolny od takich problemów, jak najbardziej możemy oczyszczać. Natomiast ja sięgnę po większą końcówkę, która przede wszystkim poprawia mikrokrążenie skóry, dotlenia skórę, bardzo ładnie ją wygładza. Natomiast macie również owalną, która jest jednocześnie świetna w pielęgnacji przeciwzmarszczkowej, ponieważ pobudza produkcję elastyny i kolagenu. I tak na co dzień wykonywany masaż jak najbardziej świetnie się sprawdzi. Bardzo często możecie później nałożyć właśnie ujędrniające serum, albo maskę w płaście, albo to i to. I wtedy macie kompletny zabieg, ale to już w następnym odcinku, więc sięgam po największą końcówkę i będę pracować w obszarze na początku czoła, a później policzki. Oh,
odczujecie, że skóra jest mocno zrewitalizowana, oczyszczona i bardzo mocno wygładzona. To jest ewidentnie odczuwalne po wykonaniu zabiegu. Oczywiście, tak jak Wam wspominałam, pojawia się zaczerwienienie, to jest absolutnie normalne. Tylko pamiętajcie, to jest jedna bardzo cenna uwaga, podczas wykonywania zabiegu nie zasysamy skóry i nie czekamy. To jest absolutnie zabronione, ponieważ mogą Wam się pojawić takie smugi, dosłownie przekrwienia i jednocześnie później mogą się pojawić siniaki, które będą się po prostu długo goić. Także pamiętajcie, że te ruchy mają być sprawne i najlepiej złapać skórę i szybko przeciągać. Nie ciągnąć, nie zasysać, tylko przesuwać urządzenie, a nie ciągnąć skóry, nie odrywać tego urządzenia. Więc to jest bardzo ważne, cenna uwaga podczas wykonywania zabiegu mikrodermabrazji. I jednocześnie pamiętajcie, żeby korzystać z produktów bogatych w ceramidy, wąkrotę, azjatycką kwas hialuronowy, które przede wszystkim będą koić skórę i łagodzić. Także mam nadzieję, że tutorial Wam się spodobał i koniecznie zaglądajcie na stronę Skin Lovers. Macie oczywiście szereg fantastycznych promocji, kody rabatowe, a co jest bardzo ważne, te urządzenia są w fajnej cenie, więc jednocześnie macie po prostu coś na wyciągnięcie ręki do zabiegów wykonywanych w zaciszu domowym.